Dzień dobry, witam serdecznie naszych widzów, witam gości. Jest z nami pani Aleksandra Rudnicka, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Jest z nami także pan doktor Jakub Gierczyński, ekspert ochrony zdrowia. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Proszę państwa, mamy bardzo miłą, pozytywną wiadomość i bardzo dobrą okazję do rozmowy. Będziemy rozmawiali o pacjentach z przewlekłą białaczką limfocytową, a okazja rzeczywiście jest dobra, ponieważ na listopadowej liście refundacyjnej znalazła się nowa terapia dla chorych właśnie na tę chorobę, na to schorzenie. I to cieszy konsekwentne podejście Ministerstwa Zdrowia do zarządzania tą chorobą, do rozwiązywania problemów pacjentów właśnie z przewlekłą białaczką limfocytową. Ja przypomnę, że jest to kolejna refundacja w tej chorobie. Ona dotyczy teraz już pierwszej linii leczenia. Tutaj byliśmy trochę bezradni, właściwie lekarze, pacjenci, jeżeli chodzi o możliwości terapeutyczne, i to się zadziało. I tak naprawdę, co to znaczy dla pacjentów? Coś więcej na ten temat, gdyby pani Aleksandra zechciała nam powiedzieć. Bardzo proszę. To dla pacjentów oznacza nowe, lepsze szanse leczenia. Jak wiemy, ta akurat cząsteczka venetoclax wchodzi bardzo konsekwentnie od 2019 roku i teraz na tej liście refundacyjnej mamy aż dwa wskazania. Mamy nowy jakby lek, bo skojarzenie venetoclaxu z obinituzumabem właśnie w pierwszej linii, i to jest trzeba podkreślić, bo ta pierwsza linia jest bardzo ważna dla rokowania pacjentów. I mamy też poszerzone wskazanie w drugiej linii, gdzie mamy venetoclax z rytuksymabem w okresie podawanym 2 lat, i tutaj mogą dostawać go również pacjenci, u których nastąpiła progresja choroby już po 2 latach. Do tej pory tylko można było ten lek podawać w momencie, kiedy ta progresja dotyczyła do 2 lat, więc to jest kolejne wskazanie. I myślę, że venetoclax jest takim przykładem tego, jak następuje postęp w dostępie do leków dla pacjentów hematonkologicznych w Polsce, bo tutaj konsekwentnie są wprowadzane nowe skojarzone leki, nowe wskazania, a od 2019 roku my widzimy, że ten postęp jest rzeczywisty, prawdziwy, i na przykład już w tym roku, w roku 2021, łącznie z tą listą refundacyjną, wprowadzono aż 12 w sumie leków i nowych wskazań, więc jakby co miesiąc już mamy w tym roku nową jakąś terapię, a co trzeba podkreślić, te terapie są coraz bardziej nowoczesne i coraz droższe. I tutaj mamy na przykład przedostatniej liście otworzono drzwi dla terapii genowej. To jest pierwszy raz, takie terapie trafiają dla polskich pacjentów. Jest to bardzo znana terapia CAR-T. I to jest, na razie dostają ją dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, ale mamy nadzieję, że to jest tylko pierwszy krok i te drzwi się szerzej uchylą i będą następne terapie, bo już się pojawiają następne. Trzeba też zwrócić uwagę, że hematoonkologia jest takim bardzo trudnym terenem, dlatego że dla refundacji, bym powiedziała, nie dla osiągnięć klinicznych, bo właśnie to jest ten teren takiego poligonu, awangardy, gdzie pojawiają się najszybciej wszystkie nowe leki i rozwiązania medyczne, a powiedzmy samych chorób nowotworowych krwi jest aż 140, i to są wszystko choroby rzadkie. Więc z jednej strony jest to łatwość, bo można przewidzieć, jakie leki wejdą i dla jakiej grupy chorych, bardzo wąskie są to grupy, a z drugiej strony tych leków jest bardzo, bardzo dużo i trzeba ich wprowadzanie wymaga takiej umiejętności poznawania na bieżąco, co się pojawia na świecie, i myślę, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia czy naszego OTMIT-u bardzo dobrze to robią. Oni naprawdę są zorientowani, co się dzieje na świecie, jakie się pojawiają nowe wskazania, i też dzięki bardzo, bardzo dobrej współpracy z klinicystami na czele z panią profesor Lechmarajndą, z panią profesor Iwoną Hus, bo my też bardzo dobrze współpracujemy z Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów. Te dokonania są możliwe, no i oczywiście są możliwe dzięki temu, że mamy pełną otwartość i partnerski dialog z ministerstwem.
Bardzo dziękuję. Panie doktorze, jeżeli myślimy o pacjentach z przewlekłą białaczką limfocytową, o tym, co teraz będziemy mieli, jaki wachlarz terapeutyczny dzięki kształtowi ostatniej listy leków refundowanych, proszę powiedzieć tak praktycznie, gdybyśmy mogli, no krótko, na ile tutaj pozwala nam czas, ale określić, jakie korzyści to przynosi choremu, te nowe możliwości leczenia, no i lekarzowi. I ma większy wybór, no to tutaj się domyślamy. Ta pierwsza linia leczenia zaczyna być taka wystandaryzowana, gonić za tym postępem technologicznym, a właściwie już go dogoniła. Ale tak konkretnie, co to daje pacjentowi, lekarzowi? Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Pani prezes Rudnicka doskonale otworzyła ten temat dostępu do nowych technologii medycznych w leczeniu nowotworów krwi, bo tutaj dokonuje się na naszych oczach olbrzymi przełom. Pani prezes powiedziała o terapii CAR-T, o terapii genowo-komórkowej, która pierwsza terapia z cyklu tych zaawansowanych terapii została zrefundowana w Polsce od 1 września dla pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną, dla pacjentów dzieci, młodzieży i młodych dorosłych do 25 roku życia. I drugi taka grupa terapii w leczeniu nowotworów krwi to są terapie ograniczone w czasie. To są takie przełomy, które dokonują się na naszych oczach. Szczególnie chciałbym się tutaj zatrzymać na terapiach ograniczonych w czasie, ponieważ ta terapia, czy stosowana przez 2 lata jak venetoclax i rituximab, czy przez 1 rok jak venetoclax i obinutuzumab, pozwalają pacjentowi no, mieć później w cudzysłowie wakacje terapeutyczne. Co to znaczy dla pacjentów, wie najlepiej pani prezes Rudnicka, która podkreśla wielokrotnie jako Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych znaczenie doświadczenia pacjenta, jakości życia pacjenta w całym procesie diagnostyki i leczenia. To oczywiście jest fundamentalne, ocenić to doświadczenie pacjenta. I myślę, że ta chronologia refundacji w przewlekłej białaczce limfocytowej, ale nie tylko, bo to również dotyczy przewlekłej białaczki szpikowej czy szpiczaka, w decyzjach Ministerstwa Zdrowia wspólnie we współpracy z konsultantem krajowym, szefem towarzystwa i organizacjami pacjenckimi pokazuje tą niesamowitą konsekwencje Ministerstwa Zdrowia w przybliżaniu tych nowych terapii dla pacjentów. No właśnie, co to znaczy nowe terapie? Proszę Państwa, w leczeniu nowotworów krwi, jak wielokrotnie podkreślała to pani profesor Ewa Lech-Marańda, mamy do wyboru tylko właściwie 2 opcje terapeutyczne. Są to albo terapie lekowe, albo przeszczepianie komórek macierzystych, czyli przeszczepianie szpiku. I tutaj nie ma możliwości stosowania chirurgii onkologicznej, radioterapii, więc zdecydowanie przyszłość i rokowanie polskich pacjentów zależy od dostępu do nowych leków. I pani prezes Rudnicka przywołała ostatnią listę refundacyjną, ostatnie obwieszczenie refundacyjne i refundację tego schematu jednorocznego venetoclax obinutuzumab w pierwszej linii leczenia. Ja chciałbym również przypomnieć, że wskazanie zarejestrowane w Unii Europejskiej było 1,5 roku przed refundacją tego wskazania w Polsce. Czyli widzimy, jak przyspiesza się również czas oczekiwania pacjenta w Polsce na dostęp refundacyjny od zarejestrowania leku w Unii Europejskiej. To należy podkreślić i bardzo docenić. Pani redaktor zapytała, co to znaczy dla pacjenta. No, ja przytoczę tylko te wyniki badań, które pokazują, że zastosowanie tej jednorocznej terapii właśnie w pierwszej linii leczenia, a więc wtedy, kiedy jeszcze rokowanie pacjenta jest możliwie optymalne i to skuteczne leczenie jest no, przełomem w przebiegu jego choroby, no to jest, proszę Państwa, przede wszystkim uzyskanie przeżycia wolnego od progresji choroby i przeżycia wolnego od zdarzeń oraz wydłużenie czasu do następnej terapii nawet do 4 lat. Czyli stosujemy przez 1 rok terapię ograniczoną w czasie, natomiast później mamy szansę, no, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że pacjent nie będzie musiał być leczony
przez następne 4 lata. No to jest, proszę Państwa, z perspektywy pacjenta no, niesamowity przełom. Z perspektywy ośrodków hematologicznych bardzo ważne, bo wtedy mogą poświęcić czas na innych pacjentów. I po trzecie, z perspektywy systemu, no bo Ministerstwo Zdrowia, negocjując koszt tej terapii rocznej, bierze również pod uwagę to, że nie będziemy wydawać na leczenie tego pacjenta, na różne interwencje przez następne 4 lata, więc jest to terapia nie tylko kosztowo efektywna, ale dominująca, wysoce kosztowo efektywna i bardzo się cieszymy, że pan minister zdrowia bierze te wszystkie dane pod uwagę i takie decyzje podejmuje. Bardzo Państwu dziękuję za te informacje. Ta rozmowa odbywa się no, w bardzo takich dobrych okolicznościach. To był komentarz do kształtu najnowszej listy leków refundowanych w kontekście właśnie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej. Podzielam Państwa optymizm, podzielam nadzieję Pani Prezes, bo ta konsekwencja, o której Pan doktor wspomniał, konsekwencja we wprowadzaniu nowych możliwości terapeutycznych w danym schorzeniu poprzez dobrą współpracę ministerstwa, klinicystów, organizacji pacjenckich, ona jest widoczna i ona rzeczywiście daje nam duże nadzieje na to, że nowoczesne terapie, które się pojawiają na świecie w dosyć szybkim tempie, powiedziałabym, że chyba w optymalnym, jeśli chodzi o możliwości naszego systemu ochrony zdrowia, są również wprowadzane i stają się dostępne dla polskich pacjentów. Dziękuję Państwu za ten gorący komentarz. Pani Prezes jeszcze chciałaby coś dodać? Bardzo proszę. Więc ja bym chciała dodać tylko jedno, bardzo Państwa tutaj bardzo dziękuję, ale ja jestem nieustająco rzecznikiem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i to jest funkcja, z którą bardzo lubię pełnić, natomiast nieustającym prezesem jest pani Krystyna Wechman, więc taka mała poprawka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy panią Krystynę Wechman, która rzeczywiście swoją gigantyczną pracę na rzecz, podobnie jak i pani Aleksandra Rudnicka, na rzecz pacjentów wykonuje. Państwu serdecznie dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia.